Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. W niedalekiej odległości od szpitala, bo przy Bystrej 17 od niedawna funkcjonuje hospicjum stacjonarne wybudowane przez Fundację Kromka Chleba i o otwarciu tej oczekiwanej i wieloletniej inwestycji mówiliśmy, ale dzisiaj możemy mówić już o pierwszych pacjentach i to jest bardzo dobra wiadomość. Proszę opowiedzieć o tych pierwszych dniach funkcjonowania hospicjum. Czy jest duże zainteresowanie? Ilu tych pacjentów jest na dziś? Tak, no ważny dzień dla Tarnowa, dla mieszkańców, dla naszej społeczności. To było poświęcenie hospicjum VSP, które się odbyło 15 stycznia. A już właśnie za tydzień, od 20, albo właściwie wcześniej zaczęło się to, ten budynek zaczął się wypełniać ludźmi, którzy będą pracować i przygotowywali to miejsce na przyjęcie pierwszych pacjentów. A to odbyło się 22 stycznia. I sukcesywnie po dwóch pacjentów VSP przyjmowało do swojego, po prostu do swojego budynku i swoje, że tak, po swoją opiekę. W tej chwili już jest 14 pacjentów, a tak jak to są planowe przyjęcia, musi być to sukcesywnie, prawda, realizowane. Poniedziałek, tak jak mi powiedziano, będzie już tych pacjentów 18, czyli tyle osób, ile kontrakt przewiduje. No i no, na pewno... Docelowo tych miejsc, tak jak mówiłyśmy, ostatnio będzie więcej. W tej chwili to jest kontrakt z NFZ-em na 18 bezpłatnych miejsc. Na 18 hospicjum. Tak, bezpłatnych, płatnych przez fundusz, bo to nigdy nie jest bezpłatne całkiem. Ktoś płaci, ale dla ludzi jest bezpłatne. Ale nie pacjenci. To jest bardzo ważne. Tak. Kiedy rozmawiałyśmy tuż po otwarciu hospicjum, mówiła pani, że to miejsce nie ma się kojarzyć z umieraniem, a ma być afirmacją życia. Co mówią bliscy tych pacjentów, tych osób, które tam przebywają teraz, jak już tam są na miejscu? Tak, no też mam okazję, bo tam odwiedzam to miejsce przecież. Tak, no widzę w ich oczach nawet, no jest pierwszy piękny wpis, to jeśli chodzi o komentarz córki pierwszego pacjenta, to także to bardzo ładny i budujący. Natomiast pacjenci, no to rodziny są bardzo wdzięczne, tak widzę po uśmiechu, po gestach, po że dziękujemy. Także na pewno jest to ulga. Tak, no jest to dla całego zespołu, no dla mnie również, taka radość wewnętrzna, że no to wszystko od 12 lat były o to zabiegi, a może wcześniej jeszcze pomysł i praca nad realizacją tego pomysłu, że to stało się teraz rzeczywistością. Czyli najbardziej domowe warunki, jakie można stworzyć poza domem. Tak, najbardziej to one na pewno jeszcze nie są najbardziej, bo dopiero będą nad tym pracować i Fundacja Kromka Chleba to będzie wszystko wspierać, bo teraz to na bieżąco codziennie są potrzeby, jeśli chodzi o sprzęt medyczny i sprzęt do opieki nad pacjentami. Także są duże potrzeby. Czyli jeżeli jakieś osoby, które wspierały do tej pory budowę hospicjum, zastanawiają się, czy to wsparcie jest wciąż potrzebne, to dzisiaj pani może powiedzieć, że wciąż jest potrzebne jest potrzebne. Jest bardzo, bardzo potrzebne, tym bardziej, że będziemy organizować, urządzać ogród terapeutyczny, takie patio, które jest w środku przygotowane dla tego oddechu, dla pacjentów, dla rodzin, być może dla tych, którzy będą się opiekować jeszcze dodatkowo pacjentami. Także ten ogród na pewno też będzie trochę kosztował, bo no chcemy, żeby był taki niebanalny, żeby miał odpowiednie takie funkcje, takie też terapeutyczne. To będzie ogród dla pacjentów hospicjum, czy ogród dla pacjentów szpitala? Nie, to będzie ogród dla pacjentów hospicjum. Ogród dla pacjentów szpitala to jest inna sprawa. Tak, ogród dla pacjentów hospicjum, dla ich bliskich, żeby mogli po prostu przebywać w ciągu, mam nadzieję, wielu pięknych dni słonecznych. I co tam w tym ogrodzie ma się znaleźć? No, tam znajdą się różnego rodzaju rośliny, miejsce do spotkań, do tego, żeby w jakiejś grupie po prostu przebywać. Być może miejsce do jakiejś możliwości odbywania takich małych koncertów, występów, takich no, dostosowanych, prawda, jeśli chodzi o ton, do potrzeb pacjentów.
Także to jest w fazie takiego projektowania i składamy też wnioski. Oczywiście nie liczymy tylko na to, żeby tak zebrać bezpośrednio od społeczności pieniądze. Składamy wnioski i może nam się uda też pozyskać jakieś fundusze, no ale no, po prostu tych potrzeb jest dużo i będzie dużo, bo jeśli będziemy chcieli zapewnić coraz bardziej komfortowe warunki, coraz bardziej zbliżone do domu, no to wszystko po prostu kosztuje, prawda? Nawet utrzymanie takiej świetlicy o kuchni, takiego pokoju dziennego, prawda, dla wszystkich. No on jest urządzony, tam jest urządzony aneks, olbrzymi taki aneks kuchenny, gdzie jest no, piekarnik, kuchenka, no, gdzie można no, właśnie wypiekać. Natomiast pokoje, przypomnijmy, są i jedno, i dwuosobowe. Z łazienką. Są jedno, jest 19 pokoi, dwuosobowych, w pełnym komforcie, z łazienką, z możliwością takiego swobodnej kąpieli, także no, będzie to można realizować. Oprócz tego mamy dużą łazienkę, taką tak zwaną oddziałową dla osób leżących, a teraz jednak większość osób jest leżących, które tutaj do nas przybyły. Także tą łazienkę też zamierzamy urządzić w taki sposób niecodzienny, żeby też była takim pozytywnym bodźcem dla tych, którzy tam będą kompanii, dla tych, którzy będą pomagać przy kąpieli. Co z kadrą, pani dyrektor? Czy już jest skompletowana w całości? Kadry zawsze potrzeba jeszcze więcej. Trwa w dalszym ciągu sukcesywna rekrutacja przez zespół VSPay, rekrutacja osób na różne stanowiska. Opiekunki medyczne, panie pielęgniarki, jeszcze psycholog, fizjoterapeuci, są osoby, ale jeszcze dodatkowo są rekrutowane osoby i także bardzo prosimy o to, aby zgłaszać się. Więcej informacji na ten temat w sprawie na stronie Fundacji Kromka Chleba i VSPay. To jest www.kromkachleba.pl. A kontakt do pani Ewy Tytaniec też jest ewa.tytaniec@chleba.pl. I tutaj wszelkie szczegółowe informacje zapraszamy. To zmieńmy temat, pani dyrektor, bo ostatnio dużo mówi się na temat psychiatrii dziecięcej. To także no, bardzo potrzebna rzecz również w Tarnowie. Pani w jednym z wywiadów na naszej antenie wskazała nawet konkretne miejsce, gdzie ta psychiatra dziecięca miałaby powstać i to mają być dawne hotele pielęgniarskie. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Tak, no ten projekt pojawił się po prostu w kręgu szpitala, w kręgu tych osób, które no, decydują ostatecznie, jak powinna wyglądać cała struktura świadczeń, ale też infrastruktura całego obiektu, prawda? No więc pojawiła się różne opcje, co zrobić z tymi blokami, które już po prostu zupełnie się nie nadają do eksploatacji, a też nie ma podstaw, żeby inwestować w bloki mieszkalne, prawda? Nawet jak to było w pewnym momencie dla personelu. I no pojawił się pomysł, że jednak ta psychiatria dziecięca, która no potrzebuje też odpowiedniej infrastruktury, aby się mogła rozwijać, no tutaj to nie ma nic, bo znaczy my mamy na razie gruz, znaczy bloki, które zostały wyłączone już z użytkowania, bo zupełnie nieopłacalne. Ale wymagają też gruntownego remontu. Gruntownego do samych pewnie fundamentów. I pomysł właśnie na tą psychiatrię dziecięcą. Myśmy składali wniosek, no pewnie już 2 lata, składając wniosek do Ministerstwa Zdrowia, do Biura Pilotażu, że jesteśmy zainteresowani tym, aby tutaj powstało i składamy taki wniosek. To jest w sferze zainteresowań, jeśli chodzi o panią pełnomocnik do spraw reformy psychiatrii dziecięcej. Nawet rozmawiałam też z panią profesor. I w tej chwili też no, zostałam zaproszona przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do Warszawy, który też się tym zainteresował i no, są takie uzgodnienia, żeby po prostu prowadzić pracę, aby przygotować koncepcję, co też czynimy. I mam nadzieję, że w ciągu, tak jak rozmawiałam wczoraj z ministerstwie, z wiceministrem, no to w ciągu pewnie kilku miesięcy może będą jakieś możliwości decyzji. Także my przygotowujemy koncepcję, pracujemy nad tym, konsultując to bardzo szeroko, konsultując z naszymi psychiatrami, z konsultantem wojewódzkim do spraw psychiatrii dziecięcej, z konsultantem krajowym,
No i patrząc w to, jakie są zapisy w, po prostu w tej reformie psychiatrii dziecięcej. Także mam nadzieję, że nam się uda dobrze przygotować projekt, bo to jest bardzo ważne. I jeżeli się uda, wiadomo, budynki będą musiały zostać jakoś dostosowane i przebudowane. Natomiast jakiego typu pomoc będzie tam udzielana na miejscu? Znaczy to będzie udzielana pomoc, o to chodzi, żeby najważniejsze w tej psychiatrii dziecięcej to jest rozwój psychiatrii środowiskowej, prawda? I takiej jak najbliżej rodziny, czyli jak najbliżej żeby uniknąć szpitala, pobytu dziecka no to zdecydowanie, w szpitalu. Tak, wszystkie, tak jak psychiatrii dla dorosłych, którą zresztą też jest to atutem, podobno, że my, nie podobno, tylko tak twierdzą specjaliści, że mamy całościową opiekę psychiatryczną, no tak tutaj też celem jest to, aby uniknąć pobytu w szpitalu stacjonarnie szczególnie, prawda, bo nawet jeśli to jakieś pobyty dzienne, czy takie w ambulatorium, ale głównie jakieś terapie, to, no to jest to, jest to jeszcze bardziej przyjazne, prawda, dla dziecka i dla rodziny. Natomiast uniknąć pobytu w łóżkach stacjonarnych, ale i tak najprawdopodobniej będą tam przygotowane łóżka stacjonarne, z tym, że ile tych łóżek, to jeszcze dopiero konsultujemy i zobaczymy, czy łóżka stacjonarne, jeśli tak, to ile tych łóżek, bo co do tego rozwoju psychiatrii środowiskowej, dziennej, ambulatoryjnej i przestrzeni do terapii indywidualnych czy rodzinnych, czy jakichś może małych grupach, to będziemy głównie rozstrzygać, jak to będzie wyglądać. To plus też miejsce w ogrodzie terapeutycznym. Decyzje za kilka miesięcy, jak mówi pani dyrektor, wiadomo, że potrzeby są no, takie dość pilne, bo ostatnio mówi się dużo o tych potrzebach psychiatrycznych dzieci, że te psychiki dzieci i młodzieży są no, w trudnej sytuacji. Jeżeli zapadną decyzje za kilka miesięcy, to kiedy ta psychiatria może fizycznie powstać i funkcjonować? To znaczy, jeśli zapadną decyzje za kilka miesięcy, my będziemy przygotowani, będziemy mieli tak zwany program funkcjonalno-użytkowy i on pozwoli na ogłoszenie przetargu. Tyle, ile będzie trwała budowa, zakładam, no, do 2 lat. Może w zależności od tego, jak w jakim rytmie te pieniądze, jak się będą przyznane no w jakimś rytmie określonym 1 czy 2 lat, to myślę, że znajdzie się inwestor, bo każdy, nie inwestor, tylko wykonawca, który na pewno każdy chętnie wykona jak najszybciej, bo to są dla niego też no, niższe koszty. Także do, no nie wiem, myślę, do 2 lat. Sporo dzisiaj o inwestycjach mówimy, tymczasem kolejne remonty w samym szpitalu. Niedawno został oddany do użytku zmodernizowany oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Tymczasem remonty trwają na okulistyce. Kiedy tak. Finał tych prac? Finał tych prac niebawem. Zakładamy, że tak do końca marca powinno to być zakończone. No tak udało się dzięki temu, że no, samorząd województwa wsłuchuje się w głosy i społeczeństwa i też dyrektorów, którzy no, zarządzają placówkami. Ja podczas rozmów podsumowujących tam określony czas działalności szpitala no, wspomniałam, że no, mamy niewyremontowaną okulistykę i chcielibyśmy bardzo to zrealizować, bo no, mamy bardzo dobry zespół okulistów i cały zespół medyczny, który tam pracuje, szerokie spektrum wykonywanych świadczeń. Mamy rezydentów, rozwija się ta okulistyka. Oddaną panią doktor Marię Ostafil, która naprawdę z wielkim poświęceniem prowadzi ten oddział. No i marszałek po prostu powiedział, no to w takim razie to my damy pół, a niech szpital wyłoży pół. No i skończyło się na tym, że szpital wykłada 3 miliony, marszałek 2,800 miliona złotych, no ale jest to jednak duża kwota na mniejszej powierzchni niż chirurgia, ale tam no, będzie też powiększenie oddziału, ponieważ chirurgia zajęła całe piętro, prawda, trzecie w szpitalu. I to jest olbrzymi oddział w tej chwili, 55-łóżkowy. A tutaj na okulistyce więcej niż pół piętra będzie zajętych poprzez zorganizowanie tam 2 sal operacyjnych, takich naprawdę już nowoczesnych, co pozwoli na prawie podwojenie liczby świadczeń, czyli kolejki się jeszcze skrócą do zabiegów. Komfortowe pomieszczenia do pobytów pacjentów po zabiegach, tam chyba 6 sal po 2 osoby w sali.
komfortowe miejsca dla wcześniaków, noworodków, bo to jest jedyna poradnia, jedyny oddział, który prowadzi w Tarnowie, no i właściwie z części regionu małopolskiego tę poradnię. To są bardzo precyzyjne świadczenia, którzy no, z dużym zaangażowaniem wykonują też nasi okuliści. Pani dyrektor, także będzie dobrze. Pięknieją te oddziały i to widać gołym okiem. Lepiej oczywiście podziwiać na zdjęciach niż od środka. Mówię oczywiście o pacjentach, nie życzę nikomu, żeby tam trafił. No ale problemem, jak wiadomo, od dawna są długie kolejki do specjalistów. Jak w tej chwili ta sytuacja wygląda w Szpitalu Świętego Łukasza? Jak długo czeka się na przykład na przyjęcie do kardiologa czy do okulisty właśnie? Do okulisty... Kwalifikacja do zaćmy około 1 miesiąc. To nie jest dużo. Akurat, przepraszam, tu zerkam na karteczkę. Do neurologa, endokrynologa, hematologa to jest naprawdę długa kolejka, bo tu widzę, że jest odnotowane 3 lata. Do neurochirurga to chyba aż tak nie, ale też do neurochirurga to z całej Polski ludzie do nas się zwracają. Po prostu lekarze powiedzieli, że nikt już nic nie pomoże. No to do Tarnowa. I dlatego te kolejki też tak rosną. Do urologa mamy rok, urologia jest na bardzo wysokim poziomie. No, też ludzie z różnych stron po prostu przybywają do nas. Do laryngologa wrzesień, październik. Rehabilitacji, poradnia rehabilitacji ginekologii jest niezwłocznie. Do chirurgii ogólnej miesiąc, ortopeda październik 24, ale do ortopedii no, po prostu są niesamowite ilości osób. Ortopedzi przyjmą bardzo wiele osób. No, wszyscy, którzy, wiele osób, które nie dostaje się do poradni, które są rozsiane w Tarnowie i w okolicach, no po prostu przybywa do nas i nasi nie odmawiają. Pani dyrektor, bo kończy nam się też czas. Jest nadużywane troszeczkę to pilne skierowanie, dlatego to takie zamieszanie. Chcę, żeby pani jeszcze dosłownie w kilku zdaniach opowiedziała o tym ogrodzie terapeutycznym, który ma powstać przy szpitalu, żeby nie mylić, bo jeden będzie przy hospicjum, drugi ma być przy szpitalu i to jest dopiero pomysł, czy już konkretny plan i koncepcja? Nie, to już jest konkretny. Przy hospicjum to będzie mały dla pacjentów hospicjum, a tutaj jest konkretny plan i koncepcja. Dlatego, że gdy patrzyliśmy na naszych pacjentów z psychiatrii, którzy też w pewnym etapie leczenia wychodzą na spacer z panią terapeutą i chodzą po parkingu koło samochodu. Brakowało nie ma, takiego nie miejsca. Gdzieś, tak. Pacjenci z uzależnień również mają w swoim, że tak powiem, programie terapii ruch, wyjście, prawda? Oni sobie wędrują do stołówki, a potem też nie bardzo się mają gdzie zatrzymać. Rehabilitacja, która też to są długie pobyty, no i inni pacjenci. I stąd powstał pomysł, aby za psychiatrią w kierunku północnym utworzyć taki ogród terapeutyczny, który jest miejscem zorganizowanym dla kontynuacji leczenia. Tam to współpracowali też tutaj psychiatrzy, możeśmy zasięgali opinii. No będzie to bardzo piękne miejsce. Ławeczki, dużo zieleni. No, to mało powiedziane, to musiałabym tutaj, te ławeczki, to będzie boisko sportowe. Będzie duży, nieduży budynek, w którym też będą prowadzone terapie grupowe, zajęcia. Będzie uprawa roślin, kwiatków, po prostu takie aktywne działania pacjentów. Mam nadzieję, że pani dyrektor wrócimy jeszcze do tej rozmowy, a niebawem będziemy się cieszyć tym ogrodem terapeutycznym. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Dziękuję bardzo.